Witajcie w kolejnym odcinku kulturalnego programu. Ja nazywam się Radosław Krajewski, jest ze mną Kamil Ostrowski. Cześć, witajcie. I dzisiaj porozmawiamy sobie, jak zwykle, o najciekawszych premierach dwóch kolejnych tygodni, a także omówimy super premierę ubiegłego tygodnia, czyli Dune. No, chyba to była największa premiera. No już rok się zbliża do końca, ale już chyba można mówić, że to największa premiera roku. Znaczy ja jako super fan i Dune'iarz to nie chciałem jakoś przesadzać, nie? No, ale skoro ty tak mówisz, to bardzo dziękuję. Nie, no, ja, możemy oboje nie być tutaj obiektywni, ja też jestem Dune'iarzem, więc pal licho, tyle się naczekaliśmy, że sobie zasłużyliśmy na to, żeby tutaj na piedestał wystawiać te Dune'e. Dokładnie. I omówimy jeszcze drugą część Venoma, premierę trzeciego sezonu Sukcesji oraz serialu, tu musisz mi podpowiedzieć, jaki jest pełny tytuł. No właśnie, Why the Last Man, albo w wersji spolszczonej to będzie Y the Last Man. I w sumie trochę na przykładzie tego serialu, też tak kończąc, rozmawiamy sobie trochę na temat tego, czy można przesadzić z taką w dobrej woli wplataną reprezentacją albo nadreprezentacją poszczególnych grup społecznych do seriali, bo to już zaczyna się robić ciężko strawne nawet dla takiego lewaka jak ja. No, ale dokładnie. Chyba w pierwszej kolejności klasycznie, czyli premiery, żebyście wiedzieli, na co się udać do kina, bo znowu jest całkiem przyzwoite dwa tygodnie się szykują. Tak, ta końcówka października jest równie dobra, co cały miesiąc, można powiedzieć. Ten październik był naprawdę wow pod względem premier i kończy się też naprawdę mocno, czyli najnowszym filmem Edgara Wrighta, czyli Ostatniej nocy w Soho. Bardzo mocno stylizowanym horrorem z dwiema gwiazdami. Młodymi chciałem powiedzieć, czyli Thomasin McKenzie i Anna Taylor-Joy. No właśnie, Anna Taylor-Joy to chyba po tym sukcesie dużym tego Gambito Królowej, tak? To, że tak powiem, sama jej twarz, takiej mocno wypłyniętej na szczycie fali aktorki, może przyciągnąć sporo osób do tego filmu. Właśnie jej fala to już trwa dobrych kilka lat, bo ona grała chociażby w Split u Shyamalana, wcześniej w Czarownicy, też znana no tak, jest z Emmy, no szczerze, i właśnie z tego Gambitu Królowej już najbardziej. No to powiedzmy sobie szczerze, to nie były aż takie, że tak powiem, wybuchy popularności. Znaczy ona się dała poznać jako dobra aktorka, ale powiedzmy do takich mas, to chyba myślę, że jednak ten Gambit. Znaczy wiesz, no porównując popularność jakby filmów, seriali, innych produkcji niż Netflixa, to trochę się mija z celem. Chociażby mamy przykład Squid Game, które obejrzało już, nie wiem, pewnie ze 150 milionów kont, a Netflix ma 213. Poza tym no, wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę też ze skali piractwa, jeżeli chodzi o filmy i seriale, więc Squid Game w ogóle jakiś to jest kosmos, także... No, jakby no niedługo, tutaj bym jednak niedługo był... w ostatniej, niedługo dotrze do ostatniej wioski w Amazonii. Tak, nawet tam, gdzie nie ma prądu, to ludzie będą to oglądać, więc no, Gambit Królowej też miał ogromną popularność i właśnie Taylor-Joy no jakby się wbiła w świadomość wielu osób i dzięki temu mamy chociażby ten film, który no może być bardzo ciekawą propozycją, jeżeli chodzi o kino grozy na tegoroczny Halloween. Tym bardziej, że jak Edgar Wright to też jest marka. Chociażby znany z Baby Driver, na przykład mi się bardzo podobał. No właśnie to jest ciekawe, że on jakby nie miał styczności z takimi poważnymi filmami wcześniej, no bo Baby Driver był jego, można powiedzieć, najpoważniejszym filmem, a mimo to było tam pełno humoru, zwariowanej akcji i tak dalej. Tym razem poszedł w stronę bardzo stylizowanego horroru, który się rozgrywa w Londynie lat 60. Mamy dwie utalentowane aktorki. Zwiastuny wyglądają świetnie i no i co, tylko czekać, bo
bo to może być naprawdę bardzo, bardzo mocna pozycja. Mm. Co poza tym jeszcze mamy? Wszyscy Święci New Jersey, czyli Equal, rodziny Soprano, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, dokładnie. Miałem już nieprzyjemność oglądać ten film. O, właśnie miałem nawiązać do tego, że dosyć kiepskie recenzje zbiera na zachodzie, więc chyba trzeba się teraz zastanowić. No, największym problemem tego filmu jest to, że to nie jest film, tylko taki słabo poskładany serial. Widać, że... Bo reżyserem tego filmu jest jeden z twórców, czy reżyserów, producentów, już tam mało ważny, właśnie rodziny Soprano, i no on chciał z szacunkiem podejść do tego tematu, ale widać, że ten materiał, który był napisany dla tego filmu, jest bardziej pod strukturę serialową niż filmową, bo bardzo dużo tam jest wyciętych scen, po prostu jakby brakuje płynności w prowadzeniu historii, bohaterowie są nakreśleni bardzo grubą kreską, na początku też nie wiadomo, kto jest głównym bohaterem. No taki mało ciekawy miks, nie wiem, no ja Rodziny Soprano nie widziałem, to akurat nie były moje czasy serialowe, kiedy ten serial powstawał, więc mnie to ominęło. Warto nadrobić, bo ja... No gdybym miał jakieś 10 sezonów mniej, to bym pewnie nadrobił, ale no... później się pojawiają takie właśnie Squid Game'y od Netflixa, no i jak tego nie obejrzeć, nie? A takie klasyki gdzieś tam zostają na liście rzeczy, których nigdy zapewne nie obejrzę. No ale ten film widziałem, bo skusiła mnie też ciekawa obsada i... No i zawiodłem się. No właśnie nie mam jakby odniesienia do serialu, więc może fani jakoś będą bardziej przekonani, tam coś zobaczą dla siebie, ale dla takiego zwykłego widza to wydaje mi się, że można to spokojnie odpuścić. Nie no, ja pomimo tego, że jestem fanem, to i tak chyba sobie odpuszczę, zwłaszcza jak tak mówisz, to nie chcę sobie psuć wspomnień. Co tam jeszcze mamy? Poufne lekcje. Jeszcze poczekaj chwilę, bo wspomnieć, że Warner Bros. Jest zadowolony ogólnie z tego filmu, chociaż on się nie sprzedał jakoś bardzo dobrze, właśnie oceny ma kiepskie, no i już zapowiedzieli kolejny prequel Rodziny Soprano, ale tym razem serial, więc no może tym razem nie będzie aż tak źle. Okej. Poufne lekcje Perskiego, to, że tak powiem, rzuciło mi się w oczy, jak byłem w kinie, trailer. I tak... Nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że Polacy to mają już tyle, mieli historii o Żydach w czasie II wojny światowej i w ogóle tematu II wojny światowej, że ja nie wiem, czy ktoś jeszcze chciałby obejrzeć kolejną historię o tym, jak naziści męczą Żydów w obozach. Chociaż w tym akurat przypadku jest całkiem ciekawa, że tak powiem, no kanwa tego wszystkiego, no bo jeden z oficerów nazistów w jednym z obozów planuje po wojnie wyjechać do placówki w Teheranie i w związku z tym chciałby się nauczyć perskiego. No i jeden z osadzonych Żydów zaczyna udawać, że ten perski umie, pomimo tego, że oczywiście nie umie ani słowa, i wymyśla w zasadzie cały język, całe słownictwo i zaczyna uczyć tego nazistę. No oczywiście oparte o prawdziwe wydarzenia. Stylistyka taka, jaką chyba wszyscy znamy z większości naszego kina. No nie wiem, czy ty się, Adek, będziesz wybierał na to? Bo ja mam wrażenie, że już... Odpowiem krótko, że nie. Po trailerze ja po prostu miałem wrażenie, że ja już ten film widziałem z 10 razy. On pewnie będzie dobry, ale no nie wiem, jakoś mnie nie ciągnie do niego. No mnie też jakoś nie, tym bardziej, że właśnie będą inne ciekawe premiery, chociażby jak Poroże, czyli horror od Century Fox Studios już teraz, czyli trochę taka disneyowa przeszkadzajka, z którą studio Myszki Miki nie wiedziało, co zrobić, i tak przekładało te premiery, aż w końcu się pojawi w najbliższy piątek albo ubiegły, w zależności od tego, kiedy to słuchacie. I co, wygląda to jak taki typowy, standardowy horror z ciekawym pomysłem, więc jeżeli ktoś jakby nie chce odważniejszej próby kina grozy zobaczyć na to Halloween, to Poroże może być akurat tutaj
dobrym wyborem, jeżeli ktoś lubi połączenie właśnie horroru z fantastyką. To co, przechodzimy już do następnego tygodnia, czy jeszcze coś tam masz? Jeszcze jest Moje wspaniałe życie, czyli polski film z Woronowiczem i Agatą Buzek i Jackiem Braciakiem, który na festiwalu w Gdyni dostał nagrodę dla najlepszego reżysera. I jakby ten film chciałem w ogóle zignorować, bo jakoś mnie zwiastuny nie zachęciły, tak po tej nagrodzie no właśnie jestem ciekawy, jak to wyjdzie, bo no bo właśnie, konkurencja ogólnie w Złotych Lwach tegorocznych była bardzo duża. Tutaj Łukasz Grzegorzej wygrał w tym roku i myślę, że chociażby dlatego warto się tym filmem zainteresować. No ale w kolejnym tygodniu też jest co oglądać. Oczywiście pewnie będziesz chciał wspomnieć o Eternals. No to jest obowiązek wspomnieć o nowym filmie Marvela, tym bardziej, że to może być naprawdę film przez duże F, bo reżyserką tego filmu jest Chloe Zhao, czyli reżyserka Nomadland, która została nagrodzona tegorocznym Oscarem, więc no już samo to może sugerować, że Eternals będzie czymś zupełnie nowym, pewnym powiewem świeżości w całym uniwersum Marvela. Poza tym mamy tutaj wprowadzenie zupełnie nowej grupy z masą nowych i ciekawych aktorów, więc no już patrząc na samą obsadę można być pod wrażeniem, a tutaj mamy jeszcze świetną, nagradzaną reżyserkę. No i poza tym zwiastuny też zapowiadają epickie kino, także no ja jestem kupiony, czekam już od dawna i nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, bo to może być jeden z najlepszych filmów roku. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, ty zobaczysz, ty ocenisz. Ja jako tutaj zadeklarowany. Nie chcesz brać tego na siebie. Nie chcę tego brać na siebie, no może wiesz, może raz na jakiś czas, jeśli chodzi o recenzję kina superbohaterskiego, to ci włożę kij w szprychy i tam wyrwę jedną recenzję po to, żeby przełamać konwencję wiecznego żeby nie wychwalania. Było samych siódemek, ósemek i dziewiątek. No dokładnie. A no wiesz, tam jakiś Venom się zdarza, nie? Z trójkami, także to nie jest aż tak źle. Ale się zastanawiam nad tym, czy sobie nie skoczyć na Spencer. Bo to znaczy powiem tak, z jednej strony wałkowanie do upadłego tematu księżnej Diany. Nie są trochę moje klimaty, delikatnie rzecz ujmując. No, ale ogólnie rodzina królewska po The Crown już trochę, no nie wiem, mnie się już znudziła. Znaczy to zawsze było dosyć nudne, no za wyjątkiem tego. No tak, ale The Crown właśnie zrobiło to bardzo atrakcyjne, nie? Tak, to było fajne, po prostu to było atrakcyjne, ale też moim zdaniem trochę wyczerpało temat, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, ale jakby no, przedstawiał też prawdziwą historię, więc dla samych walorów edukacyjnych można było to obejrzeć z ogromnym zaciekawieniem. No i teraz właśnie dostajemy Spencer, czyli jakby kolejną opowieść o księżnej Dianie. Kolejne poszukiwania prawdy o księżnej Dianie, jaka naprawdę była. To jest taki film trochę, na który mam wrażenie, że świetnie bawiłaby się moja mama. I każda mama chyba, bo z jakiegoś powodu kobiety w średnim wieku kochają temat księżnej Diany. No może to wynika z tego, że my nie jesteśmy chyba tym pokoleniem, które tak by przeżywało, nie? No a z racji, że tak powiem, zadeklarowanego lewactwa, to jeszcze moim zdaniem miejsce rodziny królewskiej jest wiadomo gdzie, a na pewno nie w pałacach, no ale że tak powiem, jeżeli chcesz... Aż mi przyszedł do głowy głupi żart, ale go nie powiem. No dobra, rozkułaczyć. Ale co chciałem powiedzieć? No ale jeżeli z jakiegoś powodu, może chcecie sprawić przyjemność swojej mamie albo babci, no to wtedy macie super film, który jeszcze w dodatku chyba będzie się oglądać bez większego bólu zębów. Tym bardziej, że Kirsten Stewart tam chyba jest na dobrym tropie do tego, żeby już w końcu pójść drogą swojego byłego partnera, czyli Roberta Pattinsona i wreszcie zatrzeć wspomnienie o swoich występach w Sadze Zmierzch, nie? Tak mi się wydaje. Tak, ona jest główną, no jest frontrunnerką, jeżeli chodzi o wyścig oscarowy, pewnie po drodze jeszcze jakieś nagrody zbierze, ale jak wiadomo,
ci, którzy przodują jakby na liście gdzieś tam we wrześniu, w październiku, to niekoniecznie później wygrywają nagrody w lutym i w marcu, więc nie, no bym poczekał z werdyktem, ale ona jest jakby brana bardzo mocno pod uwagę, jeżeli chodzi o nagrody, więc jeżeli jakby chcecie poczuć ten sezon oscarowy już na początku listopada, no to Spencer się tutaj sprawdzi jak znalazł. No, ale mi też chodzi o to, że ona jest po prostu bardzo zapracowaną, że tak powiem, aktorką od ostatnich paru lat, więc widać, że szuka swojej szansy po prostu na to, żeby w końcu się odciąć. I znaczy wiesz, się, jest zapracowana, lepsza. Tylko że jakby dobór jej projektów jest bardzo mocno dyskusyjny. No nie, no tak. No chociażby wiesz, Aniołki Charlie'ego z 2019 roku, trauma nadal trwa. Wiesz co, no za coś trzeba opłacać rachunki i sukienki, nie? Na czerwony dywan. To nie dostają jakby za darmo? Nie, no. Tylko jak napiszesz Eat the Age. Całe życie w kłamstwie, no. Całe życie w kłamstwie, no niestety. Tylko wiesz, to, że my dostajemy filmy i gierki za darmo, no to nie znaczy, że wszyscy mają tak dobrze. No niestety aktorzy Hollywood muszą nieść ten krzyż. No a widzisz, a taki Nolan to widział kilka razy Dune przed premierą, no. I to jest sprawiedliwość? No nie. Nie ma sprawiedliwości. Dobra, a co tam jeszcze dalej mamy? Wszystkie nasze strachy, czyli kolejny polski film, który zdobył główną nagrodę na festiwalu w Gdyni tegorocznym, pokonując chociażby naszego tegorocznego kandydata do Oscara, czyli Żeby nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego, i to ogólnie było ogromnym zaskoczeniem, bo wszystkie nasze strachy pokonały ogólnie dużo uznanych filmów, czyli chociażby Hiacynt, to właśnie Moje wspaniałe życie, Najmro oraz Zupa nic. I jakby z tego względu czekam bardzo na tą produkcję, bo jeżeli to wygrało w Gdyni, to znaczy, że to musi być coś dobrego, przynajmniej dla krytyków, dla jury, niekoniecznie dla widzów, ale no to jest jakiś powód, żeby się tym filmem zainteresować, tym bardziej, że temat jest bardzo aktualny, czyli o homofobii, więc też to jest historia oparta na faktach. Zresztą reżyser tego filmu nosi albo tą samą, albo identyczną kurtkę, którą ma na sobie główny bohater grany przez Dawida Ogrodnika, także jest tutaj dużo różnych wspólnych jakby cech z prawdziwej historii, więc ja się już nie mogę doczekać, bo no to wygląda ciekawie, też jakiś metraż nie jest przesadzony, trwa półtorej godziny ten film i wydaje mi się, że historia właśnie dzięki temu może być odpowiednio skondensowana, żeby właśnie przedstawić w dobry sposób nasz jakby problem z ogólnie z tematem odmienności seksualnych. Pytanie tylko, czy obejrzą to ci ludzie, którzy faktycznie mają z tym problem, nie? Znaczy, wiesz, no nie, jakby tutaj można powiedzieć, że nie, no ale problem jest też jakby trochę bardziej rozległy, więc nawet osoby, które tylko tam leciutko mają jakiś problem, mogą ten film obejrzeć i już wtedy no to nie będą miały. Nie, no oczywiście jakby ciężko oczekiwać, żeby filmy zmieniały aż tak mocno czyjeś poglądy, no ale dobrze, że takie produkcje powstają i że są dobre, więc na pewno nie zaszkodzi. Tak, dokładnie. A co, szybciutko może jeszcze przelecimy przez premiery serialowe, co? Bo całkiem są ciekawe. Początek listopada będzie dobry, bo na Netflixie się pojawiają dwie duże produkcje, że tak powiem, własne. Narcos, Mexico. Przy czym ja jestem akurat chyba z tej grupy, która uważa, że ten Meksyk był chyba nawet lepszy niż te oryginały. Jestem z drugiej grupy. Przy czym jestem trochę sceptyczny, jeśli chodzi o ciągnięcie tego aż tak długo, bo już ten drugi sezon mi się wydawał taki, już nie do końca wiedziałem, po co to wszystko. A trzeci, zobaczymy, co z tym będzie. No na pewno obejrzę. Chociażby po to, żeby poczuć trochę ciepełka meksykańskiego.
w czasach listopadowej Polski, no to będzie jak znalazł, przejrzeć się przez żółty filtr. No i poza tym jeszcze Big Mouth, bardzo dobry serial, jeżeli lubicie, że tak powiem, tak zwany bezkompromisowy humor, chyba tak najłatwiej jest powiedzieć, taka animacja Netflixa o dorastaniu, która się, no powiem szczerze, tam jak wiele tego typu animacji, to w zasadzie nie można powiedzieć, że ona jest dla dzieci, czy nawet dla tych dorastającej młodzieży, no może tej takiej trochę starszej, ale żeby sobie wspomnieć, jak to dorastanie wyglądało, no to faktycznie ten humor tam jest dosyć błyskotliwy. Może to nie jest poziom Bojacka Horsemana, ale solidne i fajne. No i Dexter powraca. Ja nie wiem, czy ty się jakoś na to specjalnie napalasz. Ja osobiście nie, ale wiem, że zainteresowanie jest ogromne. I już 7 listopada będzie. Dexter to też kompletnie nie moje czasy, więc powrót mnie zupełnie nie jara. No ale okej, jeżeli ktoś jakby czeka, no to super, że serial powraca, aby był jak najlepszy. No powiem szczerze, że ta końcówka Dextera no nie była najlepsza, więc może takie ponowne otwarcie tego i spróbowanie napisać po raz kolejny to zamknięcie, może się, że tak powiem, poprawi trochę odbiór całości, chociaż nie sądzę. Nie chcę być złym prorokiem, ależ powiem szczerze, że nie sądzę. No ale skoro ludzie chcą, no to chyba trzeba. To co, przechodzimy w takim razie do tematu tygodnia, dwóch tygodni? Bo chyba nie będziemy udawać, że cokolwiek innego jest tematem. To jest temat roku, jak dla mnie. No dokładnie. Duna. Kto był, to już na pewno wie, że będziemy się kto tutaj był, rozpływać. Ten wie, kto nie był, ten nie kto nie był, ten niech teraz wyłączy. Czemu, czemu to słucha? Czemu jeszcze nie było? Może się umówmy w ten sposób. Nie unikamy spoilerów. Jak ktoś nie był, to teraz prosimy przewinąć do przodu. Tym bardziej, że no kurde, film na podstawie książki, która ma już kilkadziesiąt lat, umówmy się, tam większość ludzi, która idzie na ten film i tak już pewnie albo przeczytała, albo słyszała. No ale mówię, a jeżeli nie, to zostaliście ostrzeżeni, prosimy przewinąć z 10-15 minut do przodu, bo ja tutaj się nie będę wstrzymywał. Co epickie było, że tak powiem, to doświadczenie. No ja koniec końców nie poszedłem do IMAX-a, tylko obejrzałem w zwykłym multikinie, ale i tak no, trzeba oddać przede wszystkim Villeneuve, że no, miał rację, że nie wypada tego oglądać w domu. Znaczy można, ale jeżeli nie musicie, to powinno się iść do kina, no bo film jest, no, jest estetyczną ekstazą moim zdaniem. Można się co prawda czepiać tego, że jest trochę zbyt sterylny, trochę zbyt pusty, w sensie powierzchnia planety i tak dalej, ale to w zasadzie nie do końca rozumiem, dlaczego krytyków to dziwiło, bo to przecież było po pierwsze wiadomo od początku, jak ktoś czytał książki, że tam no to specyficzne jest to uniwersum, nie? Takie trochę zabawione mistycyzmem, a Villeneuve to mam wrażenie, że jeszcze bardziej to podkręcił, no bo on też bardzo lubi tego typu tworzyć tego typu kadry, tak, że goła betonowa ściana to jest najlepsza scenografia według niego. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. No i tutaj w Dune no to się już skręcił na maksa. Nie? Jeszcze do tego dodano ścieżkę dźwiękową od Hansa Zimmera, który wyhanszimerował najbardziej hanszimerową ścieżkę, jaką się dało whanszimerować tutaj. Co tylko sprawia, że jeszcze bardziej warto jest iść do kina, a nie obejrzeć w domu, no chyba, że macie jakiś super zestaw kina domowego. No i co, estetycznie no to chyba się zgodzimy, nie? Że tutaj no nie ma w ogóle o czym dyskutować, że to jest mistrzostwo świata. Nie? No nie ma, dlatego ja się nic nie odzywam, bo tak jak powiedziałeś, nie ma o czym jakby dyskutować, ja tylko mogę potwierdzić, że no dwa razy już byłem w IMAX-ie na tym, no. Planuję jeszcze raz i ja po prostu chcę jak najwięcej razy zobaczyć ten film na jak największym ekranie, bo no niestety te filmy mają to do siebie, że kiedyś znikają z kin i już później trzeba długo czekać
aż się pojawi odpowiednio duży telewizor, żeby oglądać takie filmy. Obecnie można powiedzieć, że są w sprzedaży tak duże ekrany jak kinowe, ale no powiedzmy sobie szczerze, że nie w naszym zasięgu. Dokładnie. Więc jakby jeżeli chodzi o tą stronę właśnie monumentalną, epicką tego filmu, to trzeba obejrzeć to w kinie, bo nie wiem, no po prostu brak mi słów na to, jak to wygląda. Tego no ja przez większość nie czasu nie da odpowiednio się tego opisać. Ja po prostu przez większość czasu siedziałem i chłonąłem, starałem się po prostu jak najwięcej w siebie przyjąć, nie? Tego świata, tej estetyki, no bo po prostu jest obcowanie z tym filmem jest estetycznym doznaniem. Tak, może nawet powiedzieć dosadniej, ale nie wiem jak YouTube na to zareaguje. Więc może nie mówię. Nie powiem, ale kto wie, ten wie, zresztą kto widział, to tym bardziej tak. To doznał, więc jakoś nie trzeba tego opisywać. Nawet obsada jest dobrana w ten sposób, że jest niesamowicie estetyczna, bo i Timothy Chalamet, no to jest, no przepiękny jest ten chłopak, no homo, ale jest, no jest, tak. No jest po prostu, no, on świetnie pasuje do tej roli. Tak, świetnie pasuje do tej roli. Rebecca Ferguson jako Lady Jessica, no to też jest taka postać, zresztą ja to tak zapamiętałem z książki, taka postać silnej matki, ale takiej posągowej. Oscar Isaac jako Atreida, no to też się tutaj doskonale odnajduje. Tam na jednym z fanpage'ów takich, co obserwuję, jedna laska, która go prowadzi, napisała, że jak to było, że broda Oscara Isaaca bardzo mocno działa na jej heteroseksualizm. No to faktycznie jest parę takich scen, że nowy jest taki mocno taki vibe takiego ojca rodu. No ta broda robi robotę. To jest, broda robi robotę, jakby tak. Sam aktor jest świetny, jego charakteryzacja tak, jest dobry, też no. Doskonała, no ale ta broda to jest coś. No, no nie bez przyczyny mam akurat na Twitterze awatar z tą postacią, bo ta broda mnie też kupiła, nie? No, casting też jest znakomity, nie? Stellan Skarsgård jako Harkonnen, super. I w ogóle zresztą jakby pomysł na niego i wykonanie, że tak powiem, to lewitujące wielkie gołe cielsko. No te wszystkie sceny, w których on się pojawia, no, to jest fantastyczna sprawa. I co? Fabularnie moim zdaniem wszystko jest prawidłowo zrobione. No można by trochę ponarzekać, że ta strona polityczna została tylko tak muśnięta, nie? Faktycznie by się trochę chciało, żeby było może więcej powiedziane na temat takiej międzygalaktycznej polityki. Ale z drugiej strony byłoby wtedy mniej miejsca. No i ten film i tak był dosyć długi. I tak objął tylko połowę książki. Bo kończy się fabuła w momencie, kiedy Paul i Lady Jessica docierają do Fremenów. Więc jakby się chciało po tutaj coś wepchnąć... z Jamisem, konkretnie tak, mówiąc. Tak. Jakby się chciało tutaj wepchnąć więcej polityki, no to trzeba by było ściąć trochę tych takich długich scen i tego takiego delikatnego mistycyzmu, który przecież też był bardzo mocno obecny w Dune jako książkowej, nie? Więc szczerze powiedziawszy, pomimo tego, że mi pewnych rzeczy brakowało, no to jakby jako taki dosyć świadomy widz, no jestem w stanie zaakceptować pewne rzeczy, no bo po prostu wiem, że takimi prawami rządzi się film, nie? Nie wiem, jak inaczej można by było to tutaj zagrać, no, zrobić z tego bardziej taką akcyjno political thriller, taki miks, no wtedy ten film by stracił trochę swój charakter, nie? No właśnie cała pierwsza księga Dune, czyli bo ogólnie Dune'a pierwsza część jest podzielona na trzy księgi. Tutaj mamy ekranizację niecałych dwóch jakby aktów. I właśnie ta pierwsza księga jest, no ona jest cała jakby polityczna. Bardzo, no praktycznie wszystkie dialogi oparte są o jakieś właśnie zdrady, intrygi, polityka i tak dalej.
I no ciężko by było, żeby w filmie 2,5-godzinnym to wszystko jakby zawrzeć, tym bardziej, że nie ma też tutaj wątku, konfliktu Lady Jessica z mentantem Tafirem Hawatem, czy też mojej ulubionej sceny z książki, czyli kolacji, na której książę Leta Tyryda zostaje wezwany przez właśnie mentanta bodajże. I wtedy Paul jest jakby takim gospodarzem domu i tym przedstawicielem rodu Atrydów i prowadzi różne spory z dostawcą wody na Arrakis też, no tam z różnymi innymi przedstawicielami jakiejś takiej... No po prostu różnych zawodów, które mają kluczowe znaczenie jakby dla polityki całej tej planety. I no i ja wychodzę z założenia, że to jest film i no nie można zaadaptować całej książki, bo po prostu to by było niemożliwe, a w innym przypadku otrzymalibyśmy serial i właśnie trochę się jakby tak wczoraj miałem taką myśl, że gdyby Villeneuve nie wziął tej Dune'y, jakby nie spróbował się z tym tematem zmierzyć, to prawdopodobnie Warner Bros. Teraz by pracowało nad serialem dla HBO Max właśnie na Dune'ie i wtedy byśmy dostali pewnie z 10 godzinnych odcinków i wtedy rzeczywiście byśmy mieli jakby te wszystkie wątki z książek w tym serialu, no tylko czy to by było dobre, wydaje mi się, że może niekoniecznie, bo też na pewno nie byłoby aż tak dobrej obsady, nie też no Villeneuve by się nie podjął tego zadania, też budżet mógłby być mniejszy, efekty specjalne gorsze i tak dalej, więc no coś za coś. Dostaliśmy no jak dla mnie idealny film, który jest taki, jaki sobie wyobraziłem, nawet może lepszy, bo jakiś poruszył moje strony emocjonalne, o których też nie miałem za bardzo pojęcia, bo żaden poprzedni film jakby... Mocne słowa. Tak, ale właśnie wiesz co, ja po prostu na niektórych scenach, na które bardzo oczekiwałem, czyli chociażby to pierwsze spotkanie Paula i reszty z Czerwiem na pustyni, tam gdzie była ta no ten pojazd, zapomniałem, wypadło mi z głowy nazwę, ten pojazd, co zbierał. Nie. Pojazd, co zbierał melarz. Co zgarniarka. Żniwiarka chyba. O tak, żniwiarka właśnie, to ta scena jakoś, ja ją wcześniej widziałem już na pokazie lipcowym, przedpremierowym tego filmu, gdzie właśnie pokazali pierwsze 10 minut filmu i właśnie tą scenę i się zdziwiłem właśnie, że po raz drugi widziałem tą scenę i ona zupełnie inaczej na mnie zadziałała w filmie. Też później było kilka scen właśnie, w których no po prostu poczułem takie emocje, których nigdy wcześniej nie czułem w kinie. To było dziwne uczucie i wtedy już wiedziałem, że ten film jest... No i będzie dla mnie po prostu bardzo ważną produkcją. Już mniejsza, że to będzie dla mnie film roku, ale no jeden z najważniejszych filmów, jakie widziałem w życiu, też właśnie pod względem estetyki, wrażliwości, to jak jest nakręcone. Też tak jak wspomniałeś, muzyka Hansa Zimmera, no to jest według mnie jedna z najlepszych ścieżek dźwiękowych jego autorstwa. To jest no coś, no to było niezwykłe przeżycie. To jest spektakl jedyny w swoim rodzaju, który też dopełnia książkę, bo on, no to jest ekranizacja, ale Villeneuve nie próbował kopiować Herberta, tylko trochę zdefiniował tą Dune na nowy, swój własny sposób. I to właśnie wyszło świetnie, że on nie chciał upychać jak najwięcej, tylko opowiedział spójną historię, która co prawda mogła zostać rozszerzona, no ale wtedy film by musiał trwać, nie wiem, 3,5 albo 4 godziny, więc no wtedy to już na pewno by się nie sprzedał i by były problemy, ale no to co dostaliśmy i to jak no ten i tak film został, tak, już i tak jest długi, ale to właśnie, żeby wszystko zawrzeć, to by musiał być jeszcze większy i dłuższy i no nie wiem, no nie, no w tym filmie, jak... w tym filmie ciężko wskazać zbędną scenę, prawdę powiedziawszy.
No nie ma, bo właśnie jest ich aż za mało tych scen, nie? Jakby niektóre wątki właśnie nie zostały w ogóle poruszone, chociażby doktora Yuego i jego zdrady. No właśnie chciałem był bardzo powiedzieć, ważny wątek w książce i no tutaj jakby no nie został w ogóle wykorzystany, chociaż wydaje mi się, że w samym filmie mógł zostać trochę lepiej zarysowany. No, no ale okej, okay, jakby rozumiem bo ten, tak się ten kierunek. Ada się wydaje taka trochę nieprawdopodobna w tym znaczeniu, że no jak, że tak powiem, ruch jednej osoby tutaj rozbija, że tak powiem, całą obronę Atreidów, tak? No nawet jeżeli to był, że tak powiem, osoba z wewnętrznego kręgu, no ale powiedzmy, że to jest jakiś skrót myślowy, który musimy zaakceptować, nie? No właśnie ogólnie to jest ciekawy motyw tego doktora, bo on jest tym pierwszym ogniwem całej reakcji łańcuchowej, która później ma jakby wpływ na cały ten wszechświat, na Paula, jego rodzinę, na Arrakis i tak dalej, więc no trochę szkoda, że właśnie go pominięto, no ale no jest jak jest, jakby ogólnie ja nie potrafię wskazać słabych punktów tego filmu, bo każdy słaby punkt wiąże się wyłącznie z brakami, które były w książce, no ale tak jak wcześniej powiedziałem, że no film trzeba jakby trochę osobno oceniać, nie pod właśnie pryzmatem książki, a tego jakim to jest filmem, a film ma no swoją własną konstrukcję, swoją własną historię i pod tym względem wypada po prostu rewelacyjnie i no jak dla mnie bezbłędnie. Największym minusem tego filmu jest to, że będziemy musieli czekać tak długo na kolejną część. Ja to bym ale jest widział. Zapowiedziana, to jest najlepsza dzisiaj, wiadomość dzisiaj na świecie. Tak. Dzisiaj po prostu zapowiedziana. Po prostu tak, ja się tak bardzo cieszyłem, że no, poleciało dużo tweetów na Twitterze z radości, nie? I ja bym bardzo chciał, żeby teraz ten sukces tej Dune, no nie tylko jakby kasowy, nie? Ale też artystyczny, żeby spowodował takie trochę no, powrót do tego uniwersum, nie? Skupienia uwagi, że tak powiem, twórców popkultury, bo ja bym widział serial, nie? Może niekoniecznie na przykład, który by opowiadał tę samą historię, ale serial na przykład albo gdzieś poboczny, albo kolejne, albo będzie Sisterhood, nie? Tak. No i do tego no, gry komputerowe, tak? Bo przecież mieliśmy kiedyś pierwsza Duna, no to jest, że tak powiem, kamień węgielny podłożony pod RTS-y. Późniejsze części też były spokojne. To była druga Duna nawet. Pierwsza Duna chyba też. Pierwsza Duna była przygodówką. Ja się w ogóle zdziwiłem, jak się dowiedziałem, no bo zawsze jakby w świadomości miałem Dune 2 i Dune 2000, nie? I później tam było jeszcze Emperor of Dune bodajże. To już było w 3D i to wyszło w 2001 roku, no ale mniejsza. Właśnie no mniejsza, no. Duna 2 jakby dla mnie była zawsze tą pierwszą częścią, tą jedyną, no tą pierwszą grą jakby z tego uniwersum, nie? I właśnie później doczytałem, że jeszcze wcześniej była przygodówka, dlatego RTS się nazywa, nosi tytuł Duna 2, nie? I a widzisz. O. No i to no dziwne, to okay. Nie? No bo tak jakby teraz, nie no wiem, tak. Zapowiedzieli ale ja Call nawet of Duty, nie? Nowe, a później Call of Duty 2 jako RTS, nie? Ja nawet dobrze wspominam Empire Battle for Dune. No ja właśnie żałuję, że mnie te gry wszystkie ominęły. No, jakby teraz do nich wracać, to pewnie to jest mega katorga, no bo te RTS-y już tak ewoluowały, tak, że to będzie mega toporne. I jakby ja miałem to szczęście, że mój ojciec robił RTS-y i jak w te gierki, jak miałem no dosłownie tam po 7-10 lat. Nie? Znaczy wiesz, ja jak byłem bardzo mały i miałem pierwszy komputer, to jakby też się zafascynowałem RTS-ami chociażby. Settlersami dwójką, chociaż to taki RTS, nie RTS, no ale strategia. I no i właśnie nie wiem, później grałem w różne inne RTS-y i jakoś ta Duna mnie zawsze omijała i teraz bardzo żałuję. O widzisz, gdzieś znalazłem informację, że pierwsza Duna była połączeniem RTS-a i przygodówki. To widzisz. A, no to może. Ale faktycznie ta druga Duna dopiero wyglądała tak jak taki właściwy RTS. No ale dobra, mniejsza z tym, tak jak mówiliśmy. Tak, ale właśnie jeżeli chodzi o gry, to będzie od Funcomu, czyli od twórców Conan Exiles i ma być to survival i nie do końca super. Wiem na czym on będzie
polegać, bo jakby no survival okej, tylko że one polegają na ścinaniu drzew, na wydobywaniu kamieni, jakby takich różnych rzeczach, na Arrakis. No to będzie drzew, wydobywać, będziemy wydobywać wody, inne rodzaje piasku. No właśnie jakby ja tego no, nie wiem, no może się zaskoczę, może, no ale na razie tego nie widzę, wolałbym, nie wiem, jakiegoś właśnie RPGa albo przygodówkę, albo znowu RTS-a, albo cokolwiek, nie? Nie, no na pewno. Survival to nie jest mój ulubiony gatunek, ale i tak dobrze, że nie robią żadnej moby ani Royal, chociaż akurat też mogą, no ale no Duna na szczęście. No nie wiem, no chyba nie wyeksploatują aż tak bardzo marki, no ale tak jak powiedziałeś, też mam nadzieję, że jest teraz Duna wróci do łask, bo trochę za długo była gdzieś tam na uboczu, jakby tak. Przejęło bardziej, fantazy przejęło główną rolę, mi się wydaje, że w pierwszych dekadach tego wieku. No a teraz to science fiction, takie klasyczne właśnie, teraz Duna, Fundacja. Po tym jak zamordowano Star Wars nową trylogią, no to trzeba, jest miejsce, że tak powiem, do zapełnienia. Dokładnie. I właśnie dobrze, że wspomniałeś o Star Warsach, bo jakby to science fiction, które dostawaliśmy w ostatnich latach, to było głównie właśnie takie przygodowe, dużo akcji, a tutaj Duna zupełnie zmienia jakby kierunek tworzenia takich filmów i no i to nie jest po prostu taka radosna przygodówka, gdzieś tam jakieś piu-piu w kosmosie, tylko to jest coś oryginalnego, co jakby powraca po wielu latach właśnie jakby do popkultury, no bo mieliśmy ten kierunek poważnych science fiction właśnie w latach 60. i później Star Warsy jakby przejęły cały gatunek, który musiał być takim kinem nowej przygody trochę i teraz mamy jakby zwrot znowu w to takie dosyć trochę, surowe science fiction, które zdecydowanie nie jest dla każdego. Dokładnie. Nie, no to Duna jest nie tylko świetnym filmem, ale mi się wydaje, że ona jest po prostu wydarzeniem w świecie kinematografii, nie? No tak, zdecydowanie. A przynajmniej ma szansę być, bo to jeszcze za wcześnie, żeby stwierdzić, ale... Bo też wystarczy spojrzeć w internecie, co się dzieje wokół tego filmu. Są jakby, się tworzą grupy właśnie duniarzy, są antyduniarze i no trochę to jest akurat złe, że jakby ze sobą walczą te dwie grupy, no ale z socjologicznego punktu widzenia to pokazuje tylko siłę tego filmu i jak bardzo on jakby no zadziałał, tak, że ta produkcja jest obecna jakby w życiu wielu osób i którzy się zachwycają tym filmem, inni jakby krytykują. No to od dawno już nie było takiego szumu wokół żadnego filmu, po prostu no się pojawiają różne produkcje, no chociażby Marvela, no to one tam istnieją. A to nie, to samo. No tak, ale one istnieją powiedzmy na krótko przed premierą, no na premierę jest główny boom, krótko po premierze, no i później już jest oczekiwanie na kolejny film, a tutaj no ta Duna już też ze względu na tą rozłożoną w czasie premierę, że w niektórych krajach film zadebiutował już w połowie września, my teraz dostaliśmy go 22 października, też jeszcze kilka państw dostanie teraz najbliższy piątek, więc no ta premiera jest właśnie rozłożona i też jakby więcej szumu jest wokół tego filmu i wydaje mi się, że jeszcze długo będziemy ogólnie dyskutować w sieci o Dunie, jakby o wpływie i o tym że to trochę też jest stracona szansa, mi się wydaje, pod względem właśnie finansowym, bo w normalnych czasach ten film powinien zarobić i to dużo. On co prawda się otworzył w USA z 41 milionami dolarów, więc taki wynik, no, trzeba patrzeć na obecne czasy, więc on jest całkiem dobry, bo Warner Bros. Przewidywał 30-35 milionów. No ale patrząc na budżet, który wyniósł 165 milionów plus jeszcze kampania promocyjna, czyli kolejne 100-150 milionów, to dochodzimy do kwoty
około 350 milionów i wtedy już się robi... No, znaczy, podobno do tej najnowsza informacja jest taka, że na całym świecie do tej Duna gdzieś 220 milionów dolarów zarobiła. Tak, 223 miliony dolarów, więc czyli może wyjść na zero, nie? Że no nie, nie wyjdzie. Znaczy, jeżeli chodzi o sam budżet filmu, no to przekroczyło już, nie? To ewentualnie może wyjść na zero, tylko musiałby film zarobić łącznie 350 milionów. A w sensie chodzi łącznie z kampanią się, że... reklamową, tak? Nie, właśnie bez. Z kampanią no nie, no, budżet, to by było 600-700 milionów. Budżet to 165. Dokładnie. No to no tak, tylko jakby... Tak, ale bierz pod uwagę to, że każdy... Znaczy z Ameryki tylko 50% wpływów wraca do producentów, do studia, a z Europy 40%. Z Chin to jest w ogóle mały odsetek, bo tylko 20%, przez co okay. Jakby, no właśnie, żeby zwrócił się budżet, no to trzeba no okay. Jakby, jakby nie dwukrotność nawet tego budżetu, aha. Tylko jeszcze więcej. No i dobra. No Duna będzie finansową klapą, tak reasumując. Ten film dużo straci, ale on narobił wokół siebie dużo hype'u. No i właśnie dzięki temu dwójka powstanie. Dochodzą jeszcze kwestie takie jak sprzedaż praw i ocen ze sprzedaży gier, kolejnych produkcji i tak dalej, i tak dalej. No to faktycznie tak, będzie tylko, klapą, tylko może nie aż taką dużą. Praw do Duny, jakby wiesz, oni finansują film w 25% i oni też dbają o dystrybucję, ale no, oni nie mają praw, więc oni też nie mają nic z tego, no ale będą mieli jakby ze sprzedaży później nośników fizycznych, ze sprzedaży praw telewizyjnych. Ciekawe, ile więc, HBO Max no jeszcze może... zapłaciła za to, nie? No właśnie były dane od Samba TV, która zlicza amerykańskie, wszystkie amerykańskie telewizory Smart TV, właśnie wyświetlenia na telewizorach Smart TV. I Duna w pierwsze trzy dni obejrzało tylko 1,9 miliona widzów, więc no to słabo. No to jest bardzo słaby wynik, no ale wiadomo, film się już pojawił tydzień wcześniej na stronach z nielegalnymi treściami, no i niestety to wszystko wpłynęło na to, że... No, że i wyniki i oglądalność nie była aż tak dobra, jakby mogła być, ale i tak jest dużo lepsza niż można by było przewidywać. Film, no jakby, tak, i no film nie, się nie zwróci, będzie to klapa finansowa, ale dwójka jest i to jest najważniejsze, żeby dwójka się sprzedała, bo jak dwójka się sprzeda, to możliwe, że dostaniemy ekranizację Messiasza Duny, czyli no, można powiedzieć takiego finalnego rozdziału w historii Paula Atreydy i to już będzie dopełnienie, no ale czy tak się stanie, to wszystko będzie zależeć od wyników drugiej części. Dobra, bo już zaczynamy powoli zbliżać do 50 minuty, a jeszcze mamy kupę rzeczy do omówienia. Czyli krótko mówiąc, Duna wielka, idźcie do kina, możecie iść drugi raz. Albo trzeci, czwarty, piąty, ile chcecie, ale idźcie i zobaczcie to no w kinie. Najlepiej w IMAX-ie, no ale jeżeli nie możecie albo nie macie u siebie w mieście, no to każde inne kino po prostu będzie dobre na ten film, bo jakby ani telewizor, ani monitor, ani tym bardziej smartfon jakby nie odda tego, co Villeneuve zrobił w tym filmie i to trzeba zobaczyć na jak największym ekranie. Tak, dokładnie. Dobra, a to co? Zaczynasz o Venomie. Ojej, to powiem ci, że najpierw rozmawialiśmy o najlepszym filmie roku, a teraz o jednym z najgorszych i to jest duży jakby... Nie wiem, Venom to jest... No jej, ja nie wiem, co się w tym filmie wydarzyło. Jakby brak mi słów, bo no właśnie przed chwilą się zachwycaliśmy Duną, a teraz trzeba jakiś film zhejtować, a ja jakby niechętnie hejtuję. Chociaż tak, bym chciał się jeszcze pozachwycać Duną. No ale nic, no Venom jakby... No ja nie jestem fanem pierwszej części, jakoś dla mnie to był
ogromny krok w tył, jeżeli chodzi o cały gatunek superbohaterski, jakby się przypomniały filmy właśnie z pierwszej dekady XXI wieku, gdzie było dużo właśnie... Nie no, pierwszy Spider-Man, pierwsze X-Meny, no to było super, ale były też filmy tragiczne pod względem właśnie adaptacji ekranizacji komiksowych i właśnie pierwszy Venom był takim tworem, jakby w ogóle nie z tego, nie z naszej rzeczywistości obecnej i teraz się pojawiła druga część, na którą no właśnie jakoś tak umiarkowanie czekałem, bo bałem się, że będzie równie zła co pierwsza część, no i niestety jakby też dużo słyszałem, że ten film właśnie jest samoświadomy, że on próbuje być takim celowo takim kiczem, taką pulpą, no ale jakby ja tego zupełnie nie kupuję, bo dla mnie to jest starcie dwóch słabo wykonanych w komputerze glutów, które nic ze sobą jakby nie potrafią wnieść w ramy gatunku superbohaterskiego. Historia jest w ogóle tragiczna, koszmarnie pośpieszna w dwójce, bo ten film trwa 1,5 godziny i to niestety czuć, że tam by się przydało co najmniej jeszcze 0,5 godziny więcej, bo no historia gna na złamanie karku i niektóre wątki są ledwo zarysowane, jakby też ta relacja, która głównego bohatera Diego Brocka z Venomem powinna być sercem tego filmu, a dostajemy bardzo pośpieszny i mało przekonujący wątek ich rozpadu, ich relacji, który no nie ma żadnego sensu w kontekście jakby i całego filmu i późniejszych wydarzeń. No pojawia się też ten tytułowy Carnage, który jest bardzo słabo wprowadzony, też Woody Harrelson. No nie czuję tej postaci. On widać, że się dobrze bawił na planie, ale zupełnie nie potrafił tego później przenieść na ekran i ta jego postać jest no nawet nie warta jakiegoś zapamiętania, bo to jest taki typowy złoczyńca, który po prostu sieje zło i nic więcej. Chce tylko zabijać, niszczyć i tak dalej. No i przez to wszystko ta główna walka w ogóle nie ma w sobie żadnego pokładu emocjonalnego, sobą nie niesie, tym bardziej, że jest to wszystko strasznie głupie, źle wykonane, humoru tam praktycznie nie ma, bo właśnie w pierwszej części było go całkiem sporo, co prawda do mnie nie trafił, ale wielu osobom się podobało, w dwójce ten humor praktycznie cały zawarty jest w zwiastunach, więc jeżeli ktoś chce jakby liczy na to, że będzie czerpał rozrywkę z tego filmu, to lepszym wyborem będzie obejrzenie tam 2-3 zwiastunów i po prostu nie straci czasu, a dostanie to, co chciał, a właśnie nie straci czasu i nie będzie później zawiedziony po seansie i no nie ma u mnie żadnej miłości do tej serii, jakby też mnie nie ekscytuje scena po napisach, bo no co prawda nie będę spoilerował, także się nie obawiajcie, ale kto widział, ten wie, kto dopiero zobaczy, ten będzie później wiedział, ale no można się było tego akurat wcześniej domyśleć, było też plotki, że tak to zostanie rozegrane i no i fajnie, tylko jakby czekam na to, co to przyniesie, bo to ma akurat ten koncept ogromny potencjał, tylko on musi zostać odpowiednio wykorzystany przez Sony, a trochę się boję, że oni nie do końca wiedzą, w jakim kierunku chcą pójść w tym uniwersum. Może Morbius zapowiedziany na przyszły rok będzie dużo lepszym filmem, no ale Venom jest no według mnie po prostu chybioną serią, bo też ja liczyłem, że to będzie trochę historia... A czy film w kluczu Jokera, w sensie, że nikt nie będzie próbował z Venoma robić bohatera, tylko on będzie antybohaterem, który stanie się złoczyńcą, a tutaj mamy jakby w założeniu antybohatera, który staje się bohaterem. I ta druga część też właśnie mocno podkreśla to, że Venom chce być takim superbohaterem, trochę w stylu właśnie
nie wiem, jakiegoś legionu samobójców, czyli jakby czynić dobro, ale niekoniecznie dobrymi metodami, a nie wiem, no Venom to zawsze był dla mnie przeciwnik Spidermana i tego nie rozumiem, czemu się robi z niego bohatera na siłę, chociaż nie ma ku temu żadnych podstaw i no ja... No w sumie jakby... to faktycznie to brzmi jak taka opowieść no bardzo, bardzo mocno z tej sprzed ery, w którym została przewartościowana jakby formuła robienia superbohaterskich filmów i kreowania superbohaterskich postaci i nie tylko tych pozytywnych, ale też tych negatywnych. No dokładnie, tutaj jakby i właśnie... No głównie filmy DC Comics pokazały, jak można ugrać takie postacie, które nie są dobre, czy właśnie w Legionie Samobójców Jamesa Gunna, czy właśnie w Jokerze, i czy chociażby nawet, nie wiem, wydaje mi się, że w nowym Batmanie możemy też dostać różne ciekawe postacie antagonistów, które też nie będą po prostu zwykłymi złolami, tylko będą coś więcej ze sobą niosły. Tutaj po prostu dostajemy po prostu gluta, złego gluta, który walczy z jeszcze gorszym glutem i ten pierwszy glut chce być dobry, ten drugi glut chce być zły i oni walczą i no i tyle, nie? To jest słaby, strasznie słaby film i no właśnie, nie ma co się znęcać, bo no jestem przekonany, że trójkę dostaniemy, bo to ile ten film zarobił, to pozwala... Ja właśnie nie rozumiem, czemu pierwszy Venom aż tyle zarobił, a teraz drugi jakby nie przebije, no ze względu na sytuację na świecie i w kinach i w ogóle ze wszystkim, ale to, że on się otworzył o 10 milionów lepiej w Ameryce niż pierwsza część, to jest dla mnie jakiś kosmos i też tego nie rozumiem, czemu ten film aż tak przyciąga ludzi do kin, nawet bardziej niż filmy Marvela, no ale ja nie rozumiem fenomenu pierwszej części, drugiej też nie zrozumiem. Nie będziesz próbował zrozumieć. Trudno, no tak, jakby ja pozostanę u Marvela, trochę u DC, a uniwersum Sony jakby jestem ciekawy ich kolejnych projektów, właśnie Morbiusa chociażby, bo zwiastun jest całkiem klimatyczny, no ale Venomowi już podziękuję i raczej no trójkę wiadomo, obejrzę z konieczności, ale już wtedy nie będę oczekiwał niczego więcej niż tych dwóch filmach, które już wyszły. Dobra, to teraz, żebyś mógł wrócić z powrotem do zachwytów, to możesz mi opowiedzieć o sukcesie. Kolejkę górską fundujesz. No kolejkę, tak, to prawda, tak wyszło. To jest naprawdę, najpierw dojechaliśmy na szczyt, później na samo dno. No właśnie, już słyszę, że... A teraz znowu na taki, szczyt. No bo już słyszę, że po twoim głosie nawet taką lekką załamkę, więc już skończmy tamtą, te znęty. I sukcesja. Sukcesja. Wiesz co, powiem ci szczerze, że jak ty tak powiedziałeś, że to takie oczywistość, że to trzeba oglądać, to trzeba, ja się przyznam, uczciwie, że ja nawet nie wiedziałem, bo ja ten serial widziałem ostatnio i mignął na jakichś reklamach, ale tak to ja go nie widziałem nawet poprzednich sezonów, on mi jakoś umknął. A widzę teraz, że to jest jakaś dosyć kultowa pozycja. No to jest najlepszy serial, jaki obecnie istnieje. Wiadomo, że tutaj niektórzy mogą powiedzieć, że to są herezje, bo tam lepsze były, nie wiem, Lost albo Breaking Bad, cokolwiek, nie? No ale chodzi o to, że ten serial jest nadal produkowany i to jest najlepszy serial, który obecnie jest emitowany i powstaje, bo... To, jak ten serial jest zrobiony, to jest właśnie taki serialowy poziom Dune'y, nie? Jakby trochę może aż za bardzo chwalę, ale no nie wiem, no trzeba po prostu zobaczyć ten serial, bo no z opisów... Dobra, może powiedz mi, o czym on jest w ogóle? To jest... Ogólnie to jest historia inspirowana trochę życiem Warrena Buffetta, czyli dostajemy historię magnata medialnego. Nie, Ruperta Murdocha. Tak, nie Warrena Buffetta, tylko Ruperta Murdocha, który
No on założył Fox, jakby koncert medialny, no i właśnie sukcesja opowiada historię Logana Roya, który od wielu, wielu lat stoi na czele swojej korporacji medialno-rozrywkowej, która też kupuje dane, czyli też trochę próbuje się uwspółcześnić. No i to już jest starszy człowiek, który powoli będzie odchodził na emeryturę i chce przekazać prezesurę swojemu drugiemu synowi Kendallowi, który jest jakby jego taką praworęką i najlepszym kandydatem do objęcia sterów. Tylko że Kendall jest zbyt chciwy, za bardzo już chce przejąć tą władzę. No i jakby jego ojciec jest przekonany, że on jest najlepszym wyborem. No i pozostaje u sterów jeszcze na jakiś czas i fabuła się obraca wokół tego, właśnie wokół tej tytułowej sukcesji, czyli kto zostanie, kto po prostu zostanie nowym prezesem firmy po ewentualnym odejściu Logana. No i właśnie jego syn walczy, jakby syn walczy z ojcem o tą władzę. Jeszcze w firmie jest dwójka innych dzieci Logana, czyli Roman, a w drugim sezonie też dołącza Shiv i jakby każdy ma swoje intrygi, każdy gra na własny rachunek, to jest trochę takie taka gra o tron, tylko że po prostu dużo lepsza i skupiona wyłącznie jakby na właśnie władzy, na takiej nie żadnej fantastycznej typu królestwa i tak dalej, jakieś żelazne trony, tylko po prostu no ta historia mogłaby się zdarzyć, tak? Jakby ona jest trochę... To brzmi trochę jak House of Cards na swój sposób. Tak, to też jest dobre porównanie, tylko House of Cards miał jeszcze dużo wątków obyczajowych, a tutaj to jest głównie ukierunkowane na właśnie intrygi polityczne. Też nie politykę taką ogólną jakby Ameryki, że nie wiem, mamy demokratów i republikanów, tylko chociaż też tacy są, chociażby jeden jest bohater, czyli kandydat demokratów na urząd prezydenta, któremu właśnie pomaga córka tego właściciela firmy, który z kolei prowadzi właśnie stację telewizyjną właśnie podobną do Foxa, czyli jest mega prawicowa. Ale też odbiegam, jakby chodzi o to, że polityka jest tutaj głównie ukierunkowana na tą firmę konkretnie, że nie mamy jakby właśnie starcia żadnego politycznego między dwiema grupami politycznymi największymi w Ameryce, tylko wewnątrz firmy i też jest świetnie właśnie przedstawiony cały sposób zarządzania właśnie takimi dużymi korporacjami, które no po prostu biorą co chcą, oni się czują jak królowie i nie ma dla nich żadnych jakby świętości. Też... Czyli to tak trochę jest kolejna refleksja na temat Ameryki późnego kapitalizmu chyba, nie? Tak, tak, dokładnie, bo no właśnie mamy tutaj trójkę dzieci, trójkę dzieci tego głównego bohatera, chociaż tutaj praktycznie mamy kilku głównych bohaterów, więc konkretnie chodzi o Logana Roya, no oni są 30-40-latkami, którzy właśnie chcą jakby pójść w ślady ojca, ale niekoniecznie też chcą i też jakby oni zawsze żyli w dostatku. Chcą przyjąć tą firmę dla siebie, ale też niekoniecznie się na to nadają, nie mają aż takiej charyzmy, aż takiego doświadczenia jak ich ojciec i no ogólnie tam jest dużo właśnie skomplikowanych kwestii i właśnie polityki, właśnie wpływu korporacji na całą gospodarkę, nie tylko amerykańską, ale też światową. Też świetnie jest pokazana właśnie ta cała rodzina, która no ciężko ją właśnie nazwać rodziną, bo tam nie ma żadnych emocji, uczuć między sobą, tylko jest po prostu polityczna gra o wpływy, więc no właśnie dlatego wcześniej powiedziałem, że oni się czują jak tacy królowie, bo to
bo to trochę tak wygląda, jakby byli takimi monarchami też wewnątrz własnej rodziny. No, ogólnie ciężko ten serial opisywać, bo żadne opisy nie jakby nie oddadzą tego, jak zachwycający jest ten serial właśnie pod względem scenariusza, dialogów, tego, jak on jest świetnie zagrany. On też zdobył mnóstwo nagród Emmy za dwa pierwsze sezony. Teraz akurat trzeci jest emitowany, dwa pierwsze odcinki właśnie były już po premierze są i również zachwycają. Ja jestem mega kupiony, bo no, to jest produkcja, którą oglądałem już trzy razy. Teraz tego trzeciego sezonu oglądam odcinek, jak wychodzi w poniedziałek, to najpierw rano po raz pierwszy, później wieczorem po raz drugi, więc jakby taka tygodniowa dawka pojedynczego odcinka to jest dla mnie za mało. Muszę sobie jakby jeszcze jedną dawkę zafundować. Czwarty sezon już jest zapowiedziany. Dwa dni temu bodajże został ogłoszony i no nic tylko oglądać. Lepszego serialu na pewno nie obejrzycie, nigdzie nie znajdziecie obecnie. To jest, no wystarczy spojrzeć na oceny, na zachwyty też krytyków, recenzentów, ludzi, no zwykłych widzów, po prostu ciężko znaleźć jakąś negatywną opinię o tym serialu. To jest to był po prostu strzał w dziesiątkę HBO, jeżeli chodzi o ten serial, i trochę było obawy, czy on się utrzyma, bo oglądalność też nie była jakoś bardzo wysoka, bo no, próg wejścia jest dosyć duży. Ale jeżeli lubicie takie właśnie korporacyjne klimaty, trochę właśnie takiej Gry o Tron, gdzie mamy dosyć krwawą i brutalną rozgrywkę polityczną, chociaż akurat bez jakiegoś zabijania i tak dalej, no to nic tylko oglądać. To jest najlepszy serial, który można obecnie obejrzeć. Powiem szczerze, że mnie namówiłeś, bo no, brakowało mi trochę czegoś takiego, a ja zawsze lubiłem tego typu filmy, zwłaszcza jak, że tak powiem, takie rodzinne gry o władzę, no to wspomniany wcześniej Rodzina Soprano na swój sposób też była takim serialem. Ja na przykład bardzo lubiłem oglądać Rodzinę Borgiów, gdzie też takie rzeczy odchodziły no, na porządku dziennym. Wiadomo, że to jest zupełnie inny setting i jeszcze do tego dochodzi kwestia no, wydźwięku współczesnego, więc jeszcze jeżeli mówisz, że jest świetnie zrealizowany, no to no to jest bardzo ambitna produkcja, która też nie jest jakaś bardzo łatwa w odbiorze ze względu na dużo różnej ekonomicznej terminologii, więc no rozumiem. No ale nie trzeba jakoś bardzo, nie wiem, nie trzeba być CEO jakiejś korporacji, nie, żeby czerpać przyjemność z tego serialu. Można być zwykłym widzem bez żadnego doświadczenia jakby w prowadzeniu własnej działalności czy kierowaniu ludźmi w firmie. No bo samo jakby obcowanie z tymi bohaterami, patrzenie na ich relacje, na to jak oni próbują ugrać dla siebie jak najwięcej jest po prostu świetne, a ten cały jakby komentarz i wydźwięk właśnie polityczny, ekonomiczny, jaki ten serial ze sobą niesie, to jest tylko wartość dodana, ale nie główne danie. Dobra. To co, przechodzimy do ostatniego tematu, czyli Y albo też Y, The Last Man. No i na tym przykładzie sobie też trochę wiemy chyba więcej na temat tego, jak ostatnio wygląda kwestia reprezentacji i czy to się przypadkiem nie zaczyna powoli ulewać. No może najpierw o tym, czym jest Y. No to serial jest adaptacją komiksu o tym samym tytule, w którym no jakaś tam tajemnicza choroba, czy w sumie może to nawet ciężko stwierdzić, czy to choroba była, czy to może jakieś promieniowanie kosmiczne, no mówię, ciężko określić, bo to w serialu również jest tajemnica. W każdym razie wszystkie ssaki płci męskiej, to znaczy posiadające chromosom Y, w pewnym momencie padają trupem jak żonę. No za wyjątkiem naszego tytułowego bohatera, w tym przypadku Y, to, no, to skrót jest od Yorick, bo takie imię producenci serialu nadali głównemu bohaterowi, no i jego małpy,
również płci męskiej, którzy jakimś cudem przeżywają. No i serial jest oparty o rzekomo bardzo, rzekomo, utytułowany jakby komiks, który ma szerokie grono fanów. Więc, że tak powiem, siadałem do tego serialu raczej optymistycznie nastawiony, ale się okazało, że no, on jest fatalny. To już teraz mogę wam zdradzić. Recenzję będę pisał niedługo. No, zostało jeszcze kilka odcinków, żeby wam nie skłamać. Niedawno był 9, zaraz będzie 10 emitowany. No i to już będzie koniec. Tak jak już wcześniej wspomniał Radek, no jest serial został skasowany po pierwszym sezonie. I o ile jeszcze tam na Twitterze pojawiają się jakieś plotki, że może ktoś ten serial odratuje, aczkolwiek to są w zasadzie, z tego co ja dobrze kojarzę, to są głównie no, takie przejawy chyba trochę myślenia życzeniowego twórców, albo raczej twórczyń, bo tam no, serial no, ciężko nie zabrzmieć seksistowsko, no, ale został stworzony przez kobiety i to czuć, i to kobiety wydaje mi się, że no, nazwijmy to specyficznym poglądzie na świat i to, jak powinien wyglądać tworzony content, taki, no, powiedzmy, że w cudzysłowie bardzo woke. No, czego przykładów tutaj w tym serialu można mnożyć. No, on jest, już jakby kończąc od strony takiej techniczno-fabularnej, no, on jest fatalnie poprowadzony, bo jest straszliwie nudny. W pierwszym odcinku praktycznie nic się nie dzieje. No, główna męska postać, no, bo tam się pojawiają jeszcze inne, no ale to jest taki ciamciak, że to po prostu szkoda gadać, a serial zaczyna momentalnie przybierać no, tak skrajnie feministyczny jakby wydźwięk, że no, aż to się ciężko ogląda w pewnym momencie i do tego zaczyna dochodzić. Ja miałem takie wrażenie, jakby scenarzystki zgodnie ze swoją filozofią życiową postanowiły wprowadzić taką checklistę i odhaczać po kolei wszystkie punkty, żeby na pewno nikogo nie urazić i żeby to wszystko było w dobrym tonie. Po czym przeleciały przez tę checklistę jeszcze ze 2 czy 3 razy. Także w serialu jest jakby permanentnie poruszany temat mężczyzn trans, co samo w sobie jest okej, okay, tak? No bo uznaliśmy, że osoby trans są, prawda, mężczyznami czy kobietami. Ja się z tym nie mam zamiaru kłócić, aczkolwiek po pierwsze ich nagromadzenie w świecie postapokaliptycznym jest bardzo znaczące, tak jakby, no nie wiem, trans mężczyzna to był tam chyba w Stanach przydzielany, można mieć wrażenie, że jest przydzielany, no nie wiem, chyba odgórnie, tak żeby w każdym domu i zagrodzie był przynajmniej jeden. I podkreślane jest to w praktycznie każdym odcinku, no może nie w praktycznie każdym odcinku, ale co jeden, co dwa odcinki, zupełnie bez powodu są wrzucane jakieś takie teksty w stylu, że przychodzi na przykład ten Joachim gdzieś tam do jakiegoś miejsca i on mówi, że nie sprzedawajcie mnie tam nigdzie, ja nie jestem wartościowy, coś tam, nie wymienicie mnie na żadne zasoby, a one, te kobiety, które tam są, zaczynają się śmiać, ha, 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 ale po co ty nam jesteś potrzebny, przecież my tutaj mamy mężczyzn, no i tam przychodzą ze dwóch transseksualnych mężczyzn, przychodzi i tam pojawia się na planie i po prostu tego typu tekstów jest bardzo dużo, tak? Bardzo często jest powiedziane, że no ale nie wszyscy mężczyźni przecież umarli, no my w dalszym ciągu mamy mężczyzn. Więc no, to się wydaje jeszcze, jak się weźmie pod uwagę okoliczności, w jakich jest rzucona ludzkość, tak, prawda, w tej rzeczywistości, no wydaje się być dosyć zabawne, tak? Tak jakby, nie wiem, po apokalipsie w dalszym ciągu ludzie mocno się pilnowali, żeby nikogo nie wyrazić. No, to jest idiotyczne. Już nie mówiąc o tym, że jakby połowa ludzkości wymiera, a miasta, drogi, jakieś tam osady, wszystkie stają się takim, widoki są takie postapokaliptyczne, tak, że wszystko wszędzie opuszczone i tak dalej, i tak dalej. No, to jest dosyć głupie, nawet zakładając, że
po tego typu wydarzeniu na świecie zapanowałby jakiś totalny chaos, tak? Ale z jednej strony nie ma jakiejś takiej mocno widocznej, bardzo mocno widocznej przemocy, która mogłaby przetrzebić ludzi aż na tyle, żeby nagle całe miasta były opustoszałe, a z drugiej strony się tworzy taki klimat takiego postapo, no to jest wszystko, to się nie klei. Od początku do końca się straszliwie nie klei, a do tego dochodzi ta taka, nie chcę używać słowa polityczna poprawność, bo to jest taki wytrych, którego używają ludzie trochę moim zdaniem ograniczeni, zwłaszcza w kwestii rozmów o popkulturze i tego, jak ona się kształtuje w tej chwili. I ja nie mogę powiedzieć, nie mam nic przeciwko jakby odpowiedniej reprezentacji w filmach, czy w serialach, czy w komiksach. I nawet mnie tak mocno nie denerwuje, znaczy nie denerwuje mnie to tak długo, jak to wychodzi w sposób naturalny. A w przypadku Why the Last Man to jest jeden z najbardziej ordynarnych sposobów podlizywania się, nie wiem, widzowi czy jakimś grupom, które zajmują się w tej chwili ocenianiem poszczególnych produkcji, które wychodzą w Stanach, czy gdziekolwiek w zasadzie pod kątem tego, czy jest odpowiednio inkluzywna, czy jest odpowiedni język, czy właśnie jest odpowiednia reprezentacja. No, to jest, to tak mocno podkłada nogę temu serialowi. On może nawet, bez tego to on może nawet byłby trochę strawny, chociaż to ciężko jest stwierdzić, bo w tym przypadku jakby te ograniczenia, te samo ograniczenia twórców, one nadają tak mocno charakter temu serialowi, że on w zasadzie staje się bardzo mocno integralną częścią, nie? I powiem szczerze, że już zaczyna mi to, że nie tyle, że nie pasować, co chciałbym rozpocząć dyskusję na temat tego, że faktycznie w pewien sposób jakoś te dobre chęci zaczynają wypływać bokami w niektórych sytuacjach. I jednym z takich przykładów jest, już odchodząc od tego nieszczęsnego Why the Last Mana, to chociażby najnowszy sezon Brooklyn Nine-Nine, mojego ukochanego serialu, który bardzo polecam, który przez wiele, wiele sezonów, bo tam chyba było 8, później wyszedł finałowy 9, przez te sezony tam była i poruszane społecznie ważne tematy rasizmu, homofobii, czego tam jeszcze, no, brutalności policji i póki to wszystko było takie w naturalny sposób przychodziło, to stanowiło porządne tło i albo nawet nie zawsze tło, czasami to było jakby w centrum uwagi i to było okej, okay. To była jakaś rozmowa, która była w naturalny sposób prowadzona, a ostatni sezon, nie dość, że na gruncie tych protestów Black Lives Matter został po prostu sprowadzony do takiego pamfletu w zasadzie, takiej ulotki, nie wiem, reklamowej, ideologicznej, czegoś w tym rodzaju. Nie cały sezon na szczęście, ale duża część była prowadzona w taki sposób, jakby twórcy chcieli powiedzieć, słuchajcie, na wstępie przepraszamy. No to w przypadku Why the Last Man to jest, słuchajcie, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem bardzo liberalny i tutaj litania, więc no jeżeli tak ma, to no, za daleko. Nie wiem, czy dla ciebie, Adek, też już się tak zaczyna robić trochę, ale już tak mnie nawet nie śmieszą te żarty z etatowego geja, tak, czy etatowej lesbijki w produkcjach Netflixa, bo ja nie uważam, żeby było coś w tym złego. Żeby ludzie z mniejszości seksualnej też znaleźli coś dla siebie, a przede wszystkim no, oni też są normalną po prostu częścią społeczeństwa, tak, więc tak jak wcześniej ich ukrywano, no to teraz ich się wyciąga i nie ma w tym nic złego, no ale jeżeli to już ma wyglądać w ten sposób, to powiem szczerze, że zaczynam mieć ochotę po prostu powiedzieć halo, chwila, momencik. Może się zastanówmy. No tak, czasami to jest problem. Jakby ja już też
próbuje się wystrzegać różnych produkcji, gdzie jest po prostu tego przesyt, czyli tutaj kieruje swój wzrok ku Netflixowi, gdzie no nie bez przyczyny dużo osób krytykuje tą platformę za to, że... O, przepraszam, że ci przerwę. Jeszcze, bo jeszcze jeden mi przyszedł taki skrajny przykład. Ta nowa Sabrina, czyli Link Adventures of Sabrina. Oglądałeś? Tak, tak, wszystkie sezony. No, to tam też to wychodzi i to z każdym sezonem coraz bardziej. No tak, tutaj jakby najgorszym takim przykładem takiej właśnie poprawności politycznej w cudzysłowie, to jakby doświadczyłem w Liście do Króla z 2020 roku. To był holenderski serial Netflixa, który zapowiadał się na ciekawe fantazy i rzeczywiście był niezły, tylko że tam mieliśmy czwórkę bohaterów, jedną dziewczynę, trzech chłopaków i nagle ten serial miał już bodajże 6 odcinków i nagle w czwartym albo piątym okazywało się, że dwójka z tych głównych bohaterów z tej grupy jest gejami i to było tak strasznie na siłę dodane, jakby na zasadzie, że nie wiem, czy twórcom kazano dodać choć jedną postać homoseksualisty, czy nagle się zorientowali, że po prostu nie mają jakby wśród głównych bohaterów żadnego reprezentanta mniejszości i to było w ogóle niczym niepodbudowane, takie no mega wymuszone, tam było czuć po prostu, że to się nie klei i już potem stwierdziłem, że jakby że mam dosyć pod takim względem, że nie tyle, że będę, nie wiem, krytykował takie produkcje, bojkotował czy cokolwiek, ale no przestaje mnie po prostu to obchodzić, że jeżeli jakaś produkcja po prostu aż przesadza, no to okej, niech jakby sobie będzie, niech powstają kontynuacje, ludzie to oglądają, ale no ja po prostu nie muszę tego oglądać, bo tutaj wrócę do Dune'y, gdzie właśnie twórcy zmienili płeć jednej z postaci, czyli doktora Lieta Knajsa, który u Herberta w książce był mężczyzną, w filmie Villeneuve'a jest to kobieta grana przez czarnoskórą aktorkę Sharon Duncan Brewster i ta zmiana no, według mnie jest świetna i pod takim względem, że w książce też głównie w kolejnych częściach, ale również w pierwszej mamy sporo silnych postaci, chociażby Lady Jessica czy Chani i w filmie no Chani jest jak na lekarstwo, zostaje tylko Lady Jessica. No i właśnie co dalej? I film potrzebował właśnie takiego no jeszcze jednej silnej kobiecej postaci i ta zmiana jakby nie wpłynęła w żaden sposób na odbiór filmu, nie zmieniła jakby historii i tak dalej, więc była jakby logicznym krokiem, żeby akurat tą postać zmienić i to wyszło super. I właśnie takie no właśnie jakby niekoniecznie no po prostu zmiany, jakby takie zmiany akceptuję, bo są dobre i jakby w innych produkcjach, jeżeli oryginalnych produkcjach oczywiście, jeżeli mielibyśmy też właśnie podstawy do jakby do wprowadzenia postaci z najróżniejszych mniejszości, tutaj już mniejsza, czy chodzi o rasę, o płeć, o orientację seksualną, nawet wyznanie, no cokolwiek. Jeżeli to jest jakoś ugruntowane jakby fabułą, też no ma to po prostu sens, jeżeli chodzi o kreację świata i tak dalej, to ja nie mam nic przeciwko i akurat takim jeszcze negatywny przykład, który mi się teraz nasunął, to jest drugi sezon The Morning Show, czyli serialu od Apple TV Plus, gdzie pierwszy sezon był po prostu świetny i opowiadał historię o molestowaniu seksualnym w pracy i o właśnie drapieżniku seksualnym, który wykorzystuje swoje wpływy do po prostu molestowania kobiet. A w drugim sezonie brakuje takiego właśnie wiodącego motywu, więc twórcy po prostu wzięli jakby najróżniejsze problemy i właśnie z przywłaszczaniem kultur i
jak mamy też wątek u jednej z bohaterek, która odkrywa u siebie zupełnie inną seksualność niż myślała, że posiada, i to wszystko jest takie bez żadnego pomysłu. Może nie tyle wymuszone, ale... Nieumotywowane wcześniej. No, rozumiem. Tak, dokładnie. Nie składa się to nagłe. Wszystko w całość. Nie? Tym bardziej, że właśnie jakby uczynili główny motyw z któregoś właśnie z tych problemów, właśnie żeby pokazać chociażby właśnie problem traktowania mniejszości seksualnych w pracy, tak, że no nie wiem, z jednej strony firma chce być otwarta i tak dalej, a z drugiej strony no pracownicy są jacy są, ludzie są jacy są, niektórzy będą wspierać, niektórzy będą mieli po prostu to gdzieś, bo ich po prostu nie obchodzi jakby życie prywatne innych ludzi, a niektórzy będą krytycznie do tego podchodzić pod różnymi względami. I właśnie tego mi brakuje, bo główna bohaterka się jakby boi no, wyjść z szafy, ale też jakby nie ma żadnych powodów do tego, oprócz jakby rodziny, która jest tam gdzieś hen daleko zostawiona. I to by było jakby dobry temat na cały sezon, tylko że to jest tylko jeden z wątków, a jest też dużo różnych innych wątków, które dotyczą innych problemów właśnie z przywłaszczaniem kultur różnych mniejszości, wierzeń, jakby też problemów natury psychicznej u osób narażonych na silny stres, że to wszystko się tak rozmywa i ja jestem mega zawiedziony ogólnie tym drugim sezonem The Morning Show, i to jest właśnie też taki przykład odnośnie tego tematu, gdzie chyba chciano po prostu za dużo i to nie wyszło. Właśnie najgorsze jest to, że ja mam wrażenie, że w ten sposób się trochę w ogóle spala się cały ten temat. Nie? W sensie, bo często jest tak, że ja bym chętnie zobaczył jakby serial, który traktuje te wątki poważnie, tak, te problemy, że tak powiem, naświetla. Tylko bym chciał, żeby to było zrobione po pierwsze porządnie, po drugie no, jakby z myślą o tym, żeby coś powstało, a nie żeby to była po prostu ta checklista, nie, do odhaczenia, żeby po prostu uspokoić rozmaite grupy. I to jest takie, bo jak się tego nie zrobi, to zaraz jeszcze jakiś dziennikarzyna gdzieś tam na zachodzie podłapie temat i napisze, dlaczego w nowym serialu HBO hitowym, nie wiem, nie ma żadnego geja, tak? Albo nie ma osoby niebinarnej, albo nie ma nikogo czarnego, albo nie ma nikogo, nie wiem, żółtego. No, i po prostu trzeba odhaczyć to wszystko, żeby mieć święty spokój. I to po prostu jest tak sztuczne często, a w skrajnych sytuacjach już w ogóle zawłaszcza jakby większą część serialu. Także... No tak, no ja się z tym zgadzam, że jeżeli to jest dobrze zrobione z pomysłem, to jakby jest z korzyścią ogólnie dla wszystkich i też dla mniejszości, którzy mają jakieś... No mogą się z postaciami, jakby też... Nie wiem, no zobaczyć po prostu swoje własne problemy w tak. jakimś filmie i serialu. A nie w jakiejś formie skróconej i no, takiej zniekształconej. Tak, no właśnie no, na zasadzie wydaje. Tego, żeby odhaczyć, bo musi być, bo takie są standardy i żeby nikt się nie przyczepił, no to dorzucamy po prostu wszystko, co się da bez żadnego pomysłu po prostu na to wszystko. I też jakby osobnym trochę wątkiem jest to, że też niekoniecznie jakby musimy w każdym koniecznym filmie i serialu wiedzieć, znać orientację seksualną postaci, bo... No tak, bo nie zawsze to jest istotne. Tak, a mimo wszystko to, że jakby musi być no prawie wszędzie, w każdej produkcji jakaś osoba homoseksualna, no to jakby uwarunkowuje to, że już każda postać z pierwszego i drugiego planu musi mieć po prostu jakiś wątek romansowy, nie? A to niekoniecznie powinno iść w tym kierunku, bo też to wymusza jakby na twórcach robienie czegoś, co niekoniecznie chcą robić.
Dobrze, że już zostałem wcześniej zbanowany ze wszystkich lewicowych grupek, bo po tym podcaście to już na pewno bym dostał bana. Dobrze, że nigdy do żadnej nie dołączyłem. A nie, no widzisz, nie, nie muszę mnie wywalać. Ja mówiłem, ja jestem lewicowy, nie? Tylko po prostu nie jestem wystarczająco lewicowy dla lewicowych grupek na Facebooku. Ja się nie etykietuję jakby politycznie. No dobra, co, wyczerpaliśmy ten temat, dobijamy do półtorej godziny. Ja myślę, że powinniśmy się w ogóle pogodzić z tym, że te półtorej godziny to jest nasz format, a nie godzina. Pogodzimy się z półtorej, będą dwie. Także lepiej zostańmy przy tym, co jest i zobaczymy, dobra, jak to wyjdzie. Dobra, no to co, żegnamy się. Widzimy się za dwa tygodnie, znaczy słyszymy. Utrzymujemy to tempo, które udało nam się tutaj. Tak, teraz jedziemy na grubo do końca roku, a później zobaczymy. A później zobaczymy. Dobra, to trzymajcie się. Z tej strony był Kamil Ostrowski. I Radosław Krajewski. Cześć. Cześć.